To jest słowo, z którym nas zostawia dzisiaj Bóg. Słowo, można powiedzieć, dość mocne. Słowo o ludziach na zupełnie innych biegunach. W Piśmie Świętym często tak jest, że Pan Bóg posługuje się kontrastami. Posługuje się kontrastami przez to, żeby zwrócić naszą uwagę na jakieś ważne rzeczy. I oto dzisiaj zwraca nam uwagę na ludzi, którzy mogą być blisko nas, u naszych bram, bardzo blisko nas, tam gdzie żyjemy i którzy potrzebują naszej pomocy. I jakże to fantastycznie wpisuje się w to miejsce, jakim jest radosna nowina 2000, które jest założone, w którym trwają, w którym towarzyszą i rozeznają wolę Bożą misjonarze świętego Wincentego, posłani do ubogich. Posłani do tych, do których nikt nie chce iść, którzy wołają o to, żeby ich zauważyć, żeby ich docenić, żeby ich przyjąć, przygarnąć. Z czym mam się to kojarzyć? No ze spowiedzią. Zobaczcie, naśladują Jezusa, który głosi Ewangelię ubogim. Zawsze bardzo mocno mnie porusza, że w naszym herbie misjonarzy, tym tradycyjnym herbie, zrobili pewną nowinkę, ale zostawmy, jest Jezus, który ma jedną nogę wyciągniętą do przodu, który idzie. Ostatnio z księdzem Janem o tym też rozmawialiśmy. Co zrobiłby dzisiaj Jezus? Żeby poszedł może do Biedronki, do Tesco. Tesco już nie ma, nie? Co zrobiłby dzisiaj Jezus? Clay Stapes Lewis, którego pewno znacie z opowieści z Narnii, napisał jeszcze inne książki. Niesamowity człowiek. Przez wiele lat życia uważał, że nie wierzy w Boga. Ale szukał. Przez wiele lat życia uważał się za ateistę. Ale szukał Boga. Zastanawiał się, kim jest Bóg. W różnych wspólnotach oglądał różne sytuacje. Przyglądał się temu, jak żyją chrześcijanie. Jak żyją ludzie Jezusowi. I wiecie co? Napisał swoją autobiografię już pod koniec życia, którą zatytułował Zaskoczony radością. Dla C.S. Lewisa, Clay Stapesa Lewisa, tym, co go przyciągnęło do Boga, była radość, którą widział. Radość, którą widział we wspólnocie. I powiem wam, że jakieś 20 minut temu miałem takie doświadczenie, po spowiedzi świętej, kiedy czułem się na miejscu, po tej spowiedzi. Panie Jezu, klęknąłem tu przed Tobą, jaką Ty mnie obdarzyłeś radością. Prosiłem Go dzisiaj o radość i przyszło. Panie Jezu, tak, to jest moje miejsce. To jest moje miejsce. Odnalazłem je i za nie Tobie dziękuję. Tak. I tak to działa. Tylko, że zanim ta radość przyszła, ja się w Niego wpatrywałem, tu obecny w Najświętszym Sakramencie. To ksiądz Maciek się modlił wczoraj, bodaj tą modlitwą, już wieczorem, przed schowaniem Pana Jezusa, przed błogosławieństwem. Boże, który nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Tak, Panie Jezu. Ja to wiem i my to wiemy, że im bliżej będziemy Ciebie, im bardziej będziemy wpatrywać się w Ciebie, tym większa będzie nasza radość i będziemy robić to, co mamy robić. I teraz, radosna nowina 2000, to jest misja. To nie ma przypadku, że tu jesteście, w takiej duchowości Wincentego. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z was i mówił, dzielił się też tym, żeby radosna nowina i ludzie tutaj mieli taki dosłownie pozytywny vibe, nie? Żeby mieli taki flow. Wiecie, to jest szalenie ważne. Tożsamość tego, kim jesteś. Słuchajcie, radosna to wy. Nie? Radosna to wy. I teraz, co wy z tym zrobicie, to już wasze. Natomiast odkrywajcie korzenie, którymi jest Jezus. Oczywiście na nim bazujemy te 3 dni rekolekcji, którym jest dobre pełnienie obowiązku w szkole, którym jest to wszystko, co jest nam oferowane. Natomiast przy Jezusie tu jest źródło i idźcie z radością do świata, który was potrzebuje. Czemu nam Bóg daje takie słowo dzisiaj? Ano może po to, żeby nam, którzy jesteśmy teraz bogaci przez doświadczenie Boga, jakikolwiek ono jest, doświadczenie skupienia,
Jesteście bogaci tutaj przez doświadczenie całego ośrodka, który jest fantastyczny. Wczoraj rozmawialiśmy jeszcze z Damianem, Pauliną. Oni nie powiedzieli dużo o sobie. Generalnie są to ludzie, którzy gdzieś różne też miejsca odwiedzają, ośrodki, szkoły. Damiana możecie czasem też TVP usłyszeć w wiadomościach. Generalnie ludzie, którzy gdzieś coś tam robią też dla świata, dla Polski, nie tylko. I mówią, że takich warunków jak tutaj, no to nie widzę. Słuchajcie, to wszystko jest nam dane po coś. Dane po coś, żeby się tym dzielić, żeby później wyjść. Na przykład, ale dzisiaj, słuchajcie, tutaj, nie? Wspólnota, naprawdę wspólnota. Wy siebie potrzebujecie. Wy siebie potrzebujecie. Zauważajcie siebie, proszę was o to. Zauważajcie siebie. Zauważajcie kolegów, koleżanki, którzy są obok was, może mają jakiś cięższy czas. No wyjdź do nich. No to jest radosna nowina. Wyjdź, zauważaj. Vincente a Paolo, zauważaj drugiego człowieka. Ja już wam o tym mówiłem dzisiaj. Vincenty, który mówi, że to, kim jesteśmy, ujawnia się w działaniu. Że człowiek modlitwy to jest ten, który jest zdolny do wszystkiego. I Vincenty mówi, że kiedy się modlisz, a przychodzi ubogi na przykład, żeby prosić o coś, zostaw modlitwę, idź do ubogiego. Później wróć, ale zostaw, idź do człowieka. Zauważajcie siebie, patrzcie na siebie, budujcie wspólnotę. Macie coś fantastycznego i jak, co wy z tym zrobicie, to wasze. Te słowa, to gadanie naprawdę na nic może iść. Ale zobaczcie, zobaczcie to dobro. Proszę ja was, bo to jest wielka siła, którą macie. Wielka moc. I wierzcie, bo dzisiaj też się dzielimy naszym doświadczeniem. Różnych szkół, kateches, różnych środowisk. Bardzo potrzeba ludzi, którzy będą pewni tego, co robią, z radością, z Panem Bogiem, z wartościami. Ludzi radosnej nowiny, no. No nowina, którą mamy, o czym mówiliśmy wczoraj, jest taka, że Bóg żyje. Że Bóg żyje, jest obecny. Księża, ale nie doświadczam tego. Cierpliwości, czyń to dobro, które możesz. Spokojnie, masz swoją drogę do Boga. Może być tak, że do ciebie nie przemawia całkowicie. Nie wiem, nawet rekolekcje, ale nawet Eucharystia, nie wiem, różne rzeczy, różne środki. Masz swoją drogę do Boga, ale szukaj, ale szukaj. Szukaj, to jest szalenie ważne, żeby się rozwijał jeszcze ten człowiek. I Pan nam daje piękny obraz dzisiaj, za co mu też dziękuję. Psalm pierwszego, dwóch dróg. Droga życia i droga śmierci. Droga życia jest wtedy, kiedy jesteśmy przy nim. Kiedy jesteśmy przy jego źródle. Kiedy jesteśmy przy relacji z nim. Nowina o tym, że Bóg żyje, że jest obecnie, działa. To przemienia, słuchajcie, to przemienia. No i radosna, bo jest radosna. I na koniec jeszcze, Clayton Lewis napisał coś takiego jak trylogia kosmiczna, albo trylogia międzyplanetarna, zależy od tłumaczenia. Genialna książka. Historia jest taka, że jest człowiek, trafia na inną planetę i na niej są stworzenia, można powiedzieć kosmici, stworzeni przez Boga, którzy uwielbiają Boga, którzy wierzą w Boga i tak dalej. I historia jest taka, że trafia na planetę, na której nie ma jeszcze zła, na której nie ma szatana, na której nie ma tego, który zakłamuje wszystko. I on rozmawia z tymi istotami, bardzo przyjaznymi. I jest taka sytuacja i on się ich pyta, tych człowiek. A nie myśleliście o tym, żeby się zbuntować? Nie myśleliście o tym, żeby na przykład postąpić inaczej niż wam mówi Bóg, chociaż to łatwiejsze, przyjemniejsze i w ogóle nie pomyślcie o tym. Oni mówią, jak moglibyśmy postąpić wbrew temu, który nas kocha? Wbrew temu, który chce naszego dobra. No ale jak? No to zbuntuj. Ale jak? Nie przyszło nam to na myśl. Najważniejsza bitwa, jaką toczymy, jest o nasze serce i nasz sposób myślenia. Wielki post, czyli mamy się nawrócić, mamy zmieniać myślenie, dosłownie. Jest tam takie słowo, zmieniajcie myślenie. Zmieniajcie myślenie w radosnej na Boże myślenie, które jest myśleniem waszego życia, rozwojowym, o którym się troszczą dyrektor, księża, wychowawcy, nauczyciele. I zauważajcie, proszę ja, zauważajcie siebie i to będzie wasza siła, wspólnoty. Jesteście sobie dani
Czasem się skupiamy, który jest nam dany i zadany, który jest jakiś trudny, no. Ale przede wszystkim dany. Jesteśmy dani sobie wzajemnie. Nie zapominajmy o tym. Panie Jezu, o to Ci dzisiaj prosimy w dniu ostatnim rekolekcji. Niech się dzieje Twoja wola, która jest najlepsza. Amen.